Matko moja, stoję nad twoim grobem i płaczę. Ile przeżyłaś? Twoje życie tułacze, mróz i głód w bydlęcym wagonie. Najniższa prycza na dnie. Nosisz dziecko w swoim łonie. Mnie. I nie wiesz dokąd. Gdzie będzie przystań twoja i twojej rodziny? Na ile lat żegnasz ojczyznę i z czyjej winy? Dom rodziny moich rodziców został otoczony przez żołnierzy rosyjskich, którzy wchodząc powiedzieli krótko: proszę się zbierać, będziecie przesiedleni do innej miejscowości, bo to nie była nazwana od razu Ruska, ale przesiedleni. Zabrali ile można było po prostu sobie chwycić w mieszkaniu, bo tylko w mieszkaniu, gdzieś indziej, gdzieś na strych, czy do jakiegoś pomieszczenia nie wolno było, tylko to, co w mieszkaniu. No ale zostali zapakowani na sanie i dziadek później przywoził do mostów, jeszcze do pociągu chciał się jeszcze coś przekazać. Nie było to takie łatwe, ale jakąś tam, w jakiś sposób jeszcze coś tam przekazano, jakąś paczuszkę dla mojego ojca. Bardzo w takim szczupłych tych bagażach swoich zostali przewiezieni na tą odległość kilku tysięcy kilometrów od swoich stron rodziny. Właśnie droga była bardzo zła. Przede wszystkim zimno, prycze drewniane, jeden otwór w podłodze zrobiony dla odprowadzenia swoich rzeczy, które człowiek musi wydalać, gdzie było to krępujące szczególnie dla młodszych osób. W tym wagonie, w którym rodzice i stryjenka, nie było śmiertelnego przypadku, gdzie ktoś umarł, ale w innym wagonie czy w innych wagonach były dzieci wyrywane z rąk matek, które zmarły, a matka nie chciała się z tym rozstać. No, nie dowierzała, była w takim szoku, że dziecko trzymając podczas karmienia, gdzie nic nie chciało z tej piersi już wypływać, bo stres, głód, zimno powodowały, że najwięcej dzieci i starsze osoby. I to był taki incydent na cały transport, to się rozchodziło podczas opowiadań, gdzie powody jak wychodzono, to tam w kilku zdaniach to było powiedziane. Ktoś to powiedział, ktoś usłyszał, to było tak przekazywane. A potem drewniany barak, wrośnięta w ziemię ziemianka, teren podmokły, błotnista droga, pustka wokół i tylko czasem przejedzie furmanka. Przy zimnej płycie krzątasz się, wychudłaś, na zdrowiu zapadłaś. Na ziemi siedzi głodne dziecko, więc sama nic nie jadłaś. Wyciągasz ręką z ukrycia skórkę suchego chleba. Połykasz ślinę. Głód cię trawi. Lecz dziecku ją dać trzeba. Słabniesz. Słaniając się, od ściany się odbijasz. Wiara powrotu do kraju sprawia, że żyjesz. Warunki były
dla Polaków bardzo trudny. Przede wszystkim starsze osoby i niemowlęta bardzo, jak podczas podróży, tak i na miejscu najszybciej umierały z powodu braku żywności, z powodu chorób. Wiadomo, wszy, robactwo wszelkiego rodzaju powodowały bardzo dużą śmiertelność. Ojciec był człowiekiem bardzo obrotnym. W każdym bądź razie Rosjanie się szybko zorientowali, że sobie radzi. Więc zawsze potrafił od tej ziemianki poprzez jakieś zgromadzenie jakichś gałęzi, jakichś elementów drzewnych coś zbudować dla osłony swojej rodziny, pomóc innym. Także tą drogę wspominają tam na tej Syberii bardzo trudnych warunkach. Głód niesamowity, przede wszystkim głód, brak środków do prania. Trzeba było radzić sobie z wodą, szczególnie zimową porą, kiedy trzeba było nazbierać tego śniegu, roztopić, rozpalić ognisko. Nie były to proste sprawy. Dzisiaj już jako my, dorośli ludzie i jako dzieci, żeśmy też utrwaliły nam się niektóre fragmenty, ale w okresie już troszeczkę późniejszym, gdy żeśmy mieli 4, 5 czy 6 lat, niektóre były starsze, niektóre się nami opiekowały, chociaż szczerze mówiąc, starano się rozdzielić zawsze te, jak 2-3 rodziny były razem w jakiejś miejscowości, rzadko kiedy, żeby więcej. Także los Polaków, nas tam na Syberii był trudny, można powiedzieć, okropny. Ojciec dostał się do armii Andersa, mama ze mną borykała się w tamtych trudnych latach. Wspominając do dzisiaj bardzo życzliwych ludzi, którzy widząc tą kobietę z dzieckiem, nieraz się lamentowali, nieraz pomagali, a najczęściej no zrób tamto czy owo, więc zostawiało to dziecko niesamowicie płaczące niekiedy. A niekiedy było tak, że trzeba było się opiekować jakimiś zwierzętami, pilnować, biegać za nim. Nie zapomnę tego kisiuka. To jest błoto zrobione z gliny, nie z gliny, ale ze słomy i z odchodów zwierzęcy, które jest zgromadzone, polewane wodą. To najczęściej dzieci, starsze osoby, ale i zwierzęta musiały to chodzić, mieszać, przede wszystkim przez właśnie chodzenie i później już starsze osoby robiły z tego takie kostki, które były suszone i służyły jako opał. Okropnie wspominam krzyki zwierząt, które były rozrywane przez wilki. To wycie wilków, te krzyki ludzkie, odganianie, wybieganie z ludzi odważnych, którzy z tym światłem, z pochodnią jakąś, ze szmatami palącymi się wybiegali, żeby odgonić wilki od pomieszczeń, gdzie był jakiś dobytek, gdzie krowy były przetrzymywane. Jeżeli krowa była uwiązana, to już prawie
była łatwym łupem dla wilków. Krowa, która jeszcze potrafiła się obronić, no zanim dobiegli mieszkańcy, czy się odważyli, bo najczęściej to te domy były, te zwierzęta były przechowywane tu za ścianą, gdzie nie tak łatwo było dojść, zdobyć się na tą odwagę i odgonić te wilki, bo wilki atakowały stadami, było kilka czy kilkanaście. Powracasz po latach z Syberii na pradziadów ziemi łono. Polskie chaty, kościoły, ojczysta mowa. Zastajesz ziemię opuszczoną i życie trzeba zacząć od nowa. Dziś odpoczywasz. Tyle przeżyłaś. Nikt nie zrozumie. Rzecz to niepojęta. Tyś dla mnie święta. Ojciec wrócił w 1946 roku z Anglii. Mama ze mną wróciła w 1940, w naszych tych zdobyła się na taką odwagę, że uciekła z tamtych stron Kazachstanu, przedostała się przez front, dzięki pomocy życzliwym ludziom, że to dziecko małe potrafiła jakoś przekonać, jakoś uprosić tych ludzi, czy o jakąś pracę. To miesiącami trwało. Kiedy biorę do ręki ten fragment, ten wiersz o tej mamie, co rano wcześniej tutaj przeczytałem, to kiedy właśnie przychodzę na cmentarz na Legnickiej, gdzie rodzice spoczywają. To nie jedna błyska pamięci.